nawiązując do Japonii, przygotowując się do tego spotkania, wyszukałam i wyczytałam, że praktycznie od dzieciństwa i od zawsze byłeś bardzo blisko tej Japonii. Opowiedz o tym troszkę. Korci mnie, żeby zażartować, że jestem Uibem w trzecim pokoleniu, ale rzeczywiście tak trochę jest, że cała przygoda japońska się zaczęła na jakieś 70 lat przed moimi narodzinami. No, właściwie tak. Jakoś pod koniec, nie no, 70 może przesadzam, matematyka, no jestem humanistą, ale no jakoś tam pod koniec lat 60. mój dziadek został jako ekonomista wysłany najpierw do Chin, a później do Japonii i tam spędził na placówce ładnych kilka lat, pracował w tak zwanym PLO, PLO, czyli Polskich Liniach Oceanicznych, czyli czymś, co już, znaczy formalnie to istnieje, ale realnie, kiedy ostatni raz słyszałeś o czymś związanym z PLO? Dziś, ile miałeś lat, jak dowiedziałeś się, że istnieje PLO, nie? Dzisiaj się dowiedziałem, coś w tym stylu. Znaczy być może wiesz, ale chodzi o to, że jakby jest ta instytucja już taka trochę uwiądła, natomiast wtedy była potęgą. No i była taką potęgą, że rzeczywiście wysyłała ludzi na placówki, nie? Miała jakiś tam ten. No i on oczywiście sprowadził całą swoją rodzinę. No i moja mama tam spędziła ładnych kilka lat, kończyła tam studia. Moja ciocia tam wzięła ślub, więc z Japończykiem oczywiście, więc w ogóle mam kuzynów, którzy są w połowie Japończykami i sama ciotka tam więcej spędza czasu właściwie. Znaczy ona tak naprawdę to więcej lat życia spędziła w Japonii niż spędziła w Polsce, nie? No bo ona w ślub wzięła jako tam 16-latka, no to jest, mamy 2022 rok, no to no nie, kupa czasu. No i jakoś to tak się złożyło, że w ogóle ta cała rodzina była tak właśnie mocno, że tak powiem, uwikłana w tę Japonię. Moja mama, jak już mówiłem, tam skończyła studia japonistyczne u świętej pamięci profesora Kotańskiego. No i tak się złożyło, że rzeczywiście do dziś jakoś tam jesteśmy związani z tą Japonią. Ja ostatnio skonstatowałem, jak byliśmy z moją żoną w odwiedzinach mojej mamy, że tam jemy obiad, ja nagle patrzę na zastawę i tam na widelcu mam napisane coś tam Tokyo Japan, nie? Czyli jeszcze nawet sztućce są z tego. Bo wiadomo, jak było za komuny, nie? Perelowska siermięga, więc nawet meble całe są, były, jak oni już wracali z tej Japonii, to oni na ten statek nawet meble ładowali, które mieli w tych japońskich mieszkaniach, bo wiadomo, że to perelowskie dziadostwo, no to się rozsypywało od dotknięcia dłonią, a to jednak była solidna robota. To jakieś tam kimona, nie kimona, sztućce, od cholery tego mam. I być może... O, tutaj muszę się wtrącić, perelowskie meblościanki są niezniszczalne. Słucham? PRL-owskie meblościanki są niezniszczalne. Wiesz, być może, ale okazuje się, że japońskie są niezniszczalne jeszcze bardziej, bo ostatnio jak byliśmy u mojej babci, która niestety no właśnie w ubiegłym roku już opuściła ten padł łez, w pięknym wieku 96 chyba 6 lat, więc naprawdę piękny wiek, to gdzieś tam jakieś tam rzeczy zabieraliśmy, robiliśmy porządki ten i jeszcze patrzę, jakaś taka właśnie też meblościanka i z tyłu jest taka nalepka. Nalepka. Papierowa nalepka, nie że coś wyryte w drewnie, na te nalepka, która trzymała się tam do dziś, tak, od lat 70., czyli 50 lat i tam właśnie japoński kanji, nie, i stempel wytwórcy, nie, ja tak, what the fuck, to jest w ogóle, to jest potęga, także tak, to rodzina jest blisko związana z Japonią i to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego ja tak późno zacząłem się zajmować tą Japonią literacką. A to dlatego, że dla mnie to było takie dość oczywiste, nie? Więc jakby, Arkady, a dlaczego tak późno zacząłeś się interesować swoją wątrobą? No nie, zawsze mi towarzyszyła moja wątroba, więc nie wiem, czemu miałbym się nią fascynować, nie? I tak samo jest z tą Japonią, zawsze tam mnie to otaczało, więc to była dla mnie codzienność, mnie interesowały jakieś tam inne rzeczy. I dopiero jak jakoś tam się wgłębiłem w to stwierdziłem, że kurczę, to jest właściwie dobry temat i dobra nisza. Ale też łatwiej ci było pewnie, nie musiałeś robić takiego researchu, skoro byłeś w tym na co dzień i miałeś bez problemu kogo spytać i dostęp do tych informacji, które były ci potrzebne. No i tak i nie, bo ogółem research trzeba zrobić zawsze, ale było no tyle łatwiejszy, że tak, że moja mama no, jako japonistka no to ma po prostu milion książek, tak, jeszcze ze studiów. Japońskich, też po japońsku, no ale to jakby to... Czytasz po japońsku? Nie, ja niestety nie znam języka. Żeby czytać po japońsku, to trzeba, żeby czytać gazetę codzienną w Japonii, to trzeba znać 3000 znaków. No to jest jakby coś... Powiem, a może gdybym przysiadł,
to bym się nauczył, ale jakoś tak, kurczę, ani nie mam czasu za bardzo, ani tak. Natomiast rzeczywiście to było tyle łatwiejsze, że mogłem coś się dopytać, a nawet jak nie wiedziała, to powiedziała, ale wiesz co, w tej książce to znajdziesz, w tamtej książce to znajdziesz, nie? To raz, a dwa, wejście w klimat jest o tyle łatwiejsze, jak cię otaczają tam, wiesz, wazy, nie wazy, masz kimono zawieszone, nie, zasłonkę i ten, to też jest łatwiej. Czyli dużo nie brakowało, a ty też mógłbyś się urodzić w Japonii. Wiesz co, nie, bo to się nagrywa, to nie powiem, ale no tak, niewiele brakowało, mógłbym się urodzić w Japonii. Dobrze, to nie dopytuję. A co z opisami walk, bo ich jest bardzo dużo w twoich książkach. Czy je też konsultowałeś, czy sam trenowałeś, czy miałeś kogoś, kto ci powiedział, jak to powinno wyglądać? To w ogóle opisy walk chciałem z tego miejsca podziękować największemu temu, kto najbardziej wpłynął na skuteczne opisy walk, czyli koronawirusowi. Koronawirusie, dziękuję ci za lockdown, dzięki któremu poznałem japońskie szkoły online. Jest coś takiego, jak wybuchła pandemia i wszystkie, a w Japonii oni wprowadzili te naprawdę hardkorowe restrykcje. I okazało się, że wiele tych szkół, które tam uczyły kenjutsu, batojutsu, tych wszystkich tam jaido, kendo, te wszystkie szkoły walki mieczem, to one wprowadziły, bardzo szybko się dostosowały do tego i wprowadziły lekcje online. I nagle na YouTubie miałem wysyp po prostu propozycji, trenuj online z nami, prawda, ci trenerzy mniej lub bardziej łamaną angielszczyzną to tłumaczyli i rzeczywiście zacząłem w ramach ćwiczeń fizycznych ze swoją repliką katany trochę przy tym ćwiczyć, bo rzeczywiście masz rację, że research, jeśli chodzi o walki, było tyle cięższe, że na temat walki kataną panuje mnóstwo mitów. Już nie mamy czasu, żeby tutaj wszystkie to rozbijać, ale jeżeli odpowiem krótko. Jeżeli myślicie, że katana to jest najlepszy miecz na świecie, to się mylicie. To nie jest bardziej broń obuchowa niż jednak tnąca? Czy to nie jest broń bardziej tnąca, tylko bardziej obuchowa? Czy to jest prawda? Nie, to też jest akurat mit. To jest zdecydowanie, akurat właściwości sieczne katany są jedne z najlepszych na świecie, ale to jest tyle, nie? Ale bardziej chodzi o to, że pisząc te walki, po pierwsze miałem takie coś, że i to widać chyba w dwóch pierwszych tomach, w trzecim się trochę uspokoiłem, jak nagle dostałem te wszystkie rekwizyty właśnie zbrojne, no to nie mogłem się powstrzymać i zacząłem opisywać tam walkę na walce i w końcu się wyżyłem jakoś tam przy okolicach drugiej książki i przy trzeciej już jest trochę spokojniej. Ale jeśli chodzi o te walki na katany, to musiałem się zastanowić, co właściwie chcę z nimi zrobić. Czy chcę, żeby to były takie walki typowe jak w filmach, które są no strasznie, że tak powiem, zakłamane, bo chodzi o to, żeby były widowiskowe i ten, czy chcę pójść raczej w realizm tego, jak to wygląda. No uznałem, że pójdę w realizm tego, jak to rzeczywiście wygląda. I oczywiście tam jest parę takich starć, że one są trochę tam widowiskowości ten, ale generalnie walki na te miecze japońskie, one są dość zajadłe, ale krótkie. Bo pamiętajmy, że z różnych tam przyczyn dziejowych, w które już nie będę się tu w braku czasu wgłębiał, ale generalnie szkoły walk japońskie celują w to, żeby walka zakończyła się po jednym cięciu. I to na to ma wpływ to, jak były tworzone zbroje japońskie, jak wytrzymałe jest ostrze, jak też prawo japońskie wyglądało, bo w Japonii był ten taki proceder tsukijiri i w telegraficznym skrócie to oznaczało, że samuraj miał prawo ściąć, tam zabić każdego chłopa, który się tam na niego krzywo spojrzał, nie? No i jak nadeszła era szogunatu, no to szogun nie mógł odebrać tego przywileju samurajom, tak? No bo to miałby bunt za buntem w prowincjach, ale załatwił sprawę tak, że zawarł to w jakieś tam ryzy prawne i prawo mówiło, że okej, samurajowie nadal mogą zabić każdego, kto na nich krzywo spojrzy, ale muszą to zrobić jednym cięciem. Jak się nie uda jednym cięciem, to w ogóle jest wtedy przestępstwo, nie? No i oczywiście wszystkie szkoły w tym momencie zaczęły opracowywać techniki, jak to zrobić, żeby tam. No i więc jest mnóstwo niuansów, to akurat myśmy mogli mieć trzygodzinne spotkanie, ale no. Jako że masz w swoich książkach dużo opisów walk, to są czasami, też rozmawialiśmy o tym psie przed spotkaniem, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, chodzi o straszną scenę umierania psa, która bolała mnie bardziej niż te wszystkie opisy walk.
Natomiast czy ty, opisując te krwawe, rozczłonkowane ciała i te krwawe sceny, jak ty sobie z tym radzisz? Bo przyznam, mnie jako czytelnikowi było chwilami ciężko, przy psie bardzo cię nie lubiłam. Ale jak ty jako twórca radzisz sobie z takimi opisami, z takimi scenami? No ja być może odrę teraz z romantyzmu całą otoczkę twórczości, tworzenia literatury, ale ja generalnie radzę sobie z tym świetnie, bo takie sceny, czy sceny jakieś tam rodzinnego ciepła i miłości, czy takie sceny brutalności się pisze na chłodno, przynajmniej ja tak piszę na chłodno, bo to chodzi o to, że nie można czy płakać, że o Jezu, zginął ktoś tam, nie, tylko trzeba u czytelnika wywołać te emocje, nie u siebie. Bo jak zaczynają te emocje, przynajmniej w moim wypadku tak jest, podkreślam, ja mówię za siebie, bo to żeby nie było, ale jeżeli ja zacznę jakoś tam płakać, kurczę, przy jakimś opisie, no to znaczy, że ten opis będzie kiepski, tak? Ja muszę myśleć nad tym, jak u czytelnika wywołać te emocje, a nie jak je wywołać u siebie, więc ja bardzo analitycznie myślę o tych opisach, znaczy co mogę zawrzeć, co zrobi wrażenie, jak to dawkować, żeby nie przesadzić. I na tym się skupiam, aniżeli na tym, żeby o, bo my tam pieska, szkoda. No z tym psem, no oczywiście, no to jest straszna scena, ale zawarłem ją dlatego, że to był autentyczny element samurajskiego wychowania, a potrzebowałem tego elementu, żeby uzmysłowić czytelnikowi, co wpłynęło na tego głównego bad guy'a i dlaczego on jest taki, jaki jest i czy mogłoby, żeby czytelnik się zastanawiał, a czy może mogłoby być inaczej, nie? Jakby także to nie jest tam, że jakoś tam drżę z emocji, jak opiszę te opisy. Mam wrażenie, że więcej takich emocjonalnego rollercoasteru jest w trzeciej książce niż w tej pierwszej nawet, ale to nie będę, jak ktoś nie czytał, to nie będę spoilował, ale też tam to było cynicznie opisane. A czy miałeś jakiekolwiek sceny, z którym miałeś problem? Nawet nie już emocjonalny, ale... No z każdą sceną mam problem, nie? Ale to są problemy takie czysto rzemieślnicze raczej, nie? Że jak to ugryźć, bo kurde, jak wiesz, siadasz do nawet najprostszej sceny, że goście piją herbatę, nie? To można tę scenę napisać tak, że bohater X wszedł do pokoju i zobaczył, że piją herbatę, nie? Kurde, to jest nudne, tak? Na każdą scenę trzeba jakiegoś takiego kopa, jakieś takie zdanie, wiesz, wymyślić na sam początek, żeby czytelnik był wciągnięty w to, że w ogóle, o, co się stanie z tą herbatą, nie? Czy ona będzie ciepła, czy zimna, czy jest dobrze zaproszona, czy źle, nie? I ten, i jakby o to chodzi, i to jest właśnie największy problem, nie? Że żeby tą taką zahaczkę, żeby nie klepać tych opisów, takie, że przyszedł ten i tylko parę highlightów jest jakichś takich bardziej emocjonujących, tylko żeby czytelnik był zainteresowany tą książką od samego jej początku do samego końca. A powiedz mi proszę, czy ty nie miałeś, bo używasz bardzo dużo wykrzykników, czy ty nie miałeś z tym problemu przy korekcie, przy redakcji? Miałem, ale... Z tymi wykrzyknikami, powiem tak, znaczy mam świadomość, że może to jest błąd, ale dlaczego są te wykrzykniki? Ponieważ każdy, kto był w teatrze Kabuki albo w teatrze No, ten wie, i zresztą nawet jak ogląda się japońskie filmy, ale takie ściśle japońskie, nie koprodukcje na przykład japońsko-amerykańskie, tylko ściśle japońskie, to wie, że Japończycy nie rozmawiają tak jak ty i ja, nie? Że pytanie, odpowiedź, tylko Japończycy deklarują zdecydowanie. Wiesz, i wszystko tam jest wykrzyknikami. To jest tradycja teatralna właśnie oni, że wszystko jest deklaratywne, zdecydowane, żeby odbiorca, ten siedzący na sali widz, widział, że to jest deklaracja jednoznaczna, ten, nawet najdrobniejsza sprawa, to są trzy wykrzykniki, ten, jeszcze jakaś mina, ten potężna, bo oni malowali twarze, albo mieli te maski, no te maski też są tam wykrzywione, zdradzają konkretne emocje. I ja wpadłem na genialny pomysł, żeby to przetransponować do dialogów, nie? I powiem tak, te trzy osoby, które były w teatrze No, albo były w teatrze Kabuki, to mówią do mnie, świetny pomysł z tym, że próbowałeś przetransponować te dialogi z teatru na niwę literacką. Cała reszta mówi, ej, ale po cholerę te wykrzykniki, tak? Ale możesz to umotywować, właśnie mi to wyjaśniłeś, dlaczego te wykrzykniki, czy rozumiem, że redakcja też... Znaczy, moja redaktorka Ewa Białołęcka, którą pozdrawiam z tego miejsca i po prostu ją uwielbiam, ona to załapała, tak, bo ona się świetnie orientuje w tej literaturze japońskiej, ale ona też mi zwróciła uwagę, że kurczę, czy na pewno chcemy to zostawiać, bo nie każdy to podłapie. Ja mówię, wiesz co, Ewa, no zaryzykujmy.
W drugim tomie było więcej. W drugim tomie jeszcze było więcej, bo drugi tom ma w ogóle jest podzielony na sferę aktową, jak przedstawienie teatralne, nie? Więc jest ten, ale w trzecim tomie już trochę z tym spasowałem, bo stwierdziłem, że kurczę, nie poznali się na geniuszu odbiór. Nie, no żartuję, no stwierdziłem, że nie ma sensu męczyć czytelnika, jeżeli to jest już takie bardzo hermetyczne, zauważam to. I to jest mega taki hermetyczny chwyt, a no, niewiele pomaga, a utrudnia może odbiór komuś, nie? No właśnie, a czy to nie jest pułapka? Bo jeżeli ty siedzisz w tej kulturze bardzo mocno od dzieciństwa i pewne rzeczy są dla ciebie oczywiste, to czy nie łapiesz się na tym właśnie, że za bardzo wchodzisz w detal, że jakby ta... Twoja znajomość może z jednej strony to jest bardzo duży atut, że rozumiesz, o czym piszesz, że wiesz, o czym piszesz, ale czy za mocne wejście w detal nie jest właśnie czasami trudne dla twojego odbiorcy? Wiesz co, nie wiem, znaczy nie miałem jakichś takich uwag, że właśnie, że ktoś jakby nie miał pojęcia, o co chodzi, bo nie zrozumiał jakichś tam niuansów kulturowych. Właśnie moim celem było to, żeby tą książkę mógł przeczytać każdy, niekoniecznie doktor japonistyki, a wręcz miałem takie zarzuty od osób, które jakoś tam są mega wkręcone w Japonię, że ja w ogóle wręcz aż zbyt nachalnie opisuję te i że w ogóle to już jest takie tłumaczenie oczywistości. Ale ja mówię, no dla was to są oczywistości, dla zwykłego czytelnika, który nie interesuje się Japonią i to jest jego święte prawo, to nie są oczywistości i nie będę pisał książki, którą po prostu czytasz i nie kumasz, o co chodzi, ci ludzie się zachowują jakoś dziwnie i czytelnik nie musi mieć tego całego bagażu kulturowego, który ja mam, żeby to skumać. On ma się cieszyć z lektury, nie? No, że lektura jest akurat w takim sztafarzu, a nie innym, no to... A powiedz mi jeszcze, bo już nas czas... Tak, goni, nasz czas ja wiem. Ale jeszcze chwilkę mamy. Czy ty jesteś graczem również? Jestem też dziennikarzem gamingowym i paradoksalnie to sprawia, że odkąd jestem dziennikarzem gamingowym, to gram o wiele mniej niż jak nie byłem dziennikarzem gamingowym. To mroczna prawda o dziennikarzach gamingowych. Zawsze jakieś rzeczy wychodzą. A to możesz nam powiedzieć, w co ostatnio grałeś dla przyjemności bez recenzowania gry? To będzie... Kto na sali wie, to się zaśmieje. Ostatni raz dla przyjemności grałem całkiem niedawno i grałem dla przyjemności, podkreślam, w Elden Ring. I tyle powiem, kto wie, ten wie. Tak? To disclaimer, to nie jest gra, w którą normalnie ludzie grają dla przyjemności, tak? Ale ja grałem dla przyjemności. Dobrze, to powiedz mi jeszcze, bo chciałam nawiązać do Kronik Czerwonej Kompanii, do twojej serii. O, najgorsze na koniec. Nie, jeszcze nie, to jeszcze nie jest najgorsze, to jeszcze nie jest koniec. Chciałam zapytać, jak tutaj wyglądał research, czy miałeś jakiegoś, nie wiem, biologa, fizyka, jak to, no terraformowałeś Marsa tam, czy ty w jakikolwiek sposób to konsultowałeś, dopytywałeś, nie wiem, czytałeś nie, coś? Nie, no gdzie, przecież to jest science fantasy, ja tam pisałem, co mi ślina na język przyniosła i tak naprawdę konsultacje zaczęły się dopiero przy drugim tomie, jak mój serdeczny przyjaciel Kamil Muzyka, też go pozdrawiam, jak zaczął rzeczywiście ze mną, usiadł i rozmawiał, mówi, ty stary, ale to co napisałeś z tym Marsem, to jest kompletna bzdura, tak się nie robi w ogóle, to jest bzdura od początku do końca, to też jest bzdura, tamto też jest bzdura, ja mówię, no ale co, podoba ci się ta książka? Nie no, zajebista, ale to były bzdury same, nie? I on mi pomagał z tymi wszystkimi patentami, zresztą tam widać, że ten drugi tom jest taki bardziej ugruntowany prawdzie, że tak powiem, naukowej niż ten pierwszy, który jest jakąś taką zrytą fantazją, bo ja miałem ochotę, kurczę, napisać książkę o tym, że się żołnierze szczelają w kosmosie, nie? Na Marsie. No, okay. Także to, nie, w ogóle historia tych moich debiutów to jest... Dobrze, to skoro obiecałam najgorsze na koniec, to powiedz mi jeszcze, jak... Wiem, że planów mi nie zdradzisz, bo to już dopytałam przed spotkaniem o plany i absolutnie nie natrafiłam na ścianę, więc powiedz mi proszę, jak piszesz, czy robisz sobie plan powieści, jakiś konspekt, czy jedziesz chronologicznie z akcją, czy jak to wygląda?
George R. R. Martin mówi, że pisarze się dzielą na architektów i ogrodników. Architekt ma plan od początku do końca, co ma być w każdej scenie i się tego trzyma. Ogrodnik rzuca ziarenko i patrzy, co mu tam wyjdzie. Ja jestem formą pośrednią, czyli jestem projektantem zieleni, czyli mam jakiś punkt, do którego chcę dojść i wiem, że chcę, żeby tam była ta ścieżka między tymi kamlotkami, ale reszta idzie na żywioł, więc jakby jest jakiś punkt A do punktu B, wiem, że ma być plot twist taki, taki i taki, w tym miejscu i w tym i w tym, zginąć ma ten i ten i jedziemy, ale bardzo szybko później te plany się weryfikują. Czasem w Lotosie na przykład jedna postać mi się w ogóle pojawiła znikąd, nagle już w trakcie pisania miało w ogóle nie być tego wątku, ale zobaczyłem rycinę japońską i stwierdziłem, że tu jest cała historia napisana tej postaci, znaczy naszkicowana, więc ona się od razu objawiła w mojej głowie i weszła do tej fabuły. Więc skłamałbym, gdybym powiedział, że mam jakiś jednolity plan, ale na przykład wiem, zawsze takie pytanie sobie zadaję, nie co w tej książce ma być, tylko o czym ta książka ma być. I jeżeli wiem, że książka ma być o tym, to już wtedy pod to piszę, nie? Dobrze, o tych planach nic nam nie powiesz jednak? Plany mam takie, że ci nic nie powiem. Zaplanowałeś to, tak? Tak. Dobrze, Arkady, pięknie ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję, że przyszliście o 9 rano w niedzielę. Bardzo wam dziękuję, ja wiem, że to jest dzika pora. Wielki ukłon dla was, fajnie, że byliście z nami dzisiaj. Arigato gozaimasu.